mocna. Państwo odizolowane od reszty świata. Rządzi nim dyktator zagrażający globalnemu pokojowi, co sprowadziło na ten kraj międzynarodowe sankcje. Podróżujemy przez najbardziej tajemnicze miejsce na Ziemi. Oddać życie za Kima. Podróż przez Koreę Północną. Międzylądowanie w Pekinie. Przesiadamy się na samolot do Pjongjangu, stolicy Korei Północnej. Czujemy napięcie, wsiadając do Tupolewa północno-koreańskich linii lotniczych, jedynych, które obsługują tę trasę. Hello. Oh, sorry. Jak ludzie żyją w tym zamkniętym kraju? Dyktator Kim Jong-un przeprowadził kilka prób z rakietami międzykontynentalnymi. Grozi, że jego głowice nuklearne dotrą do każdego miejsca w Stanach Zjednoczonych. Pomimo to liczy na zbliżenie z Koreą Południową. Wspólna delegacja na zimowe Igrzyska Olimpijskie daje obiecujący początek. Po przybyciu do Pjongjangu czeka nas rewizja. Laptopy i telefony są skanowane, a podejrzane książki ulegają konfiskacie. Następnie witają nas przedstawiciele Ministerstwa Kultury. Przez dwa tygodnie panowie Ham i Pak będą nam nieustannie towarzyszyć, kontrolując, co filmujemy i śledząc każdy nasz krok. Lampy oświetlają zaledwie kilka ulic. Nasz samochód nagle zwalnia. Pomniki przywódcy należy mijać w tempie marszowym. Nasi opiekunowie zamieszkują z nami w hotelu Pjongjang. Nie możemy bez nich opuszczać budynku. Oto nasz pierwszy poranek w stolicy Imperium Kim Jong-una. Nad rzeką Taedong mieszkają prawie 3 miliony ludzi. To prawdziwy przywilej, bo to rząd decyduje, kto może tu mieszkać. Spotykamy tak zwane brygady motywacyjne, które dopingują pracowników stolicy podczas porannego dojazdu do pracy. Pierwszą wycieczkę po ulicach miasta odbywamy w towarzystwie panów Hama i Paka z Ministerstwa Kultury. Żadne przygodne spotkania z Koreańczykami nie wchodzą w grę. Nie chodzi jedynie o to, że nie możemy z nikim rozmawiać. To Koreańczykom z północy nie wolno kontaktować się z obcokrajowcami. Nasi przewodnicy oznajmiają, że siatkówka to najpopularniejszy tu sport rekreacyjny. Koreańczycy chętnie grają także w tenisa. Wreszcie możemy z kimś porozmawiać. Pytamy tenisistę, czemu sport jest dla niego ważny. Nasi ludzie muszą być zdolni do obrony przed Amerykanami. Razem pokonamy wrogów. To obowiązek naszego narodu. Boi się pan ataku Amerykanów? Niczego się nie boimy. Jesteśmy przygotowani. W mieście wszędzie wiszą ogromne portrety wielkich przywódców. Kim Il-sena i jego syn Kim Jong-ila, ojca obecnego dyktatora Kim Jong-una. Ten łuk triumfalny poświęcono dziadkowi Kim Jong-una, wiecznemu prezydentowi.
Nasz przewodnik, pan Kim, z dumą oznajmia nam, że łuk jest o 5 metrów wyższy od swego paryskiego odpowiednika. Zamieszczono tam tekst pieśni o naszym ukochanym Kim Il-sungie. Krew płynęła czerwona, płynęła krew z góry Jangbek. Woda rzeki Amnok stała się czerwona. Czerwona od przelanej krwi. Po tym patriotycznym, muzycznym interludium wchodzimy do wnętrza łuku, gdzie oglądamy film poświęcony jego historii. Jest nawet wersja w języku niemieckim. Wieczny pomnik rewolucji to symbol wzniosłej wizji wielkiego przywódcy, towarzysza Kim Jong-ila, wychwalającego wspaniałe osiągnięcia wielkiego przywódcy, towarzysza Kim Il-sunga, który odrodził naszą ojczyznę. Założyciela państwa Kim Il-sunga otacza kult przypominający raczej dynastię faraonów niż nowoczesne państwo. Pjongjang wygląda jak rosyjskie miasto, dostrzegamy w nim także wpływy chińskie. To, co najmłodszy z dynastii Kimów ogłasza w swojej stolicy, stanowi nie tylko prawo, lecz także zobowiązanie całego narodu. Nasz szanowany marszałek Kim Jong-un wezwał nas, byśmy stali się światową potęgą w sporcie, nauce i gospodarce. Sport jest obecnie bardzo popularny, a my staramy się być w nim jeszcze lepsi. Korea Północna światową potęgą w sporcie? Istotnie, zbudowano wiele nowych obiektów. Korea ma ambitne plany. Łyżwiarstwo figurowe to sport, w którym ten kraj ma największe szanse na międzynarodowy sukces. Narodowa drużyna ćwiczy w Pałacu Lodowym, zaprojektowanym na 6 tysięcy widzów. Najbardziej szalonym elementem wyposażenia samolotu Hitlera jest fotel katapulta. Hitler i jego obsesja bezpieczeństwa. W środę o 22 w Polsat Doku. Na program zaprasza sponsor. Producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Wielki prezydent Kim Il-sung odwiedził to miejsce dwukrotnie, a wielki przywódca Kim Jong-il był tu 7 razy, zaś szanowany marszałek Kim Jong-un aż 4. Wizyty przywódcy to jednocześnie zaszczyt i zobowiązanie. Osiągnięcia sportowe nie składają się na indywidualną karierę, lecz stanowią służbę dla narodu i jego lidera. Dzięki wielkiej trosce ojców naszego narodu, klasa robotnicza może tu ciężko pracować na swój sukces. Jesteśmy świetnie przygotowani do sportów zimowych, by koreańscy zawodnicy odnieśli wiele zwycięstw dla naszego szanowanego marszałka. Moon Soo-il startował już w międzynarodowych konkursach. Jakie masz marzenia? Zdjęcie z szanowanym marszałkiem Kim Jong-unem. Osiemnastolatek trenuje ze swoją 12-letnią partnerką, której waga umożliwia łatwe podrzuty. Jednak takiej różnicy wieku nie dopuszcza się w zawodach międzynarodowych. Ich trener sprzeciwia się takim zasadom. W Austrii jakiś czas temu nie pozwolono nam na występ ze względu na różnicę wieku. Łyżwiarz zatańczył ze starszą dziewczyną i nie zdobył medalu. Czy północno-koreańskie zespoły często wywołują zdziwienie u Europejczyków i Amerykanów? To bardzo źle postawione pytanie.
Jeśli chodzi ci o sport, pytaj o sport. Wyraźna naga, na której towarzyszy uprzejmy uśmiech. Nasi opiekunowie prezentują nam kolejny klejnot Pjongjangu, metro, którego stacje należą do najgłębszych na świecie. Na wypadek wojny mają służyć jako schrony przeciwlotnicze. Społeczeństwo jest także chronione, a raczej izolowane od niezależnych mediów. Internet został w Korei Północnej zakazany. Nie ma wolnej prasy. Jedynym źródłem informacji są publiczne gazety, które rozpowszechniają propagandę. Wagony metra pochodzą z Berlina Zachodniego. Model Dora produkowano w latach 50. i 60. XX wieku. W 1997 roku sprzedano je Korei Północnej. Okna wagonów wciąż noszą ślady berlińskiej młodości. Propaganda bombarduje także pasażerów. Możemy przejechać zaledwie jeden przystanek. Na stacji Yonggwang musimy już wysiąść. Stacje noszą nazwy związane z rewolucją. Na pytanie, czy możemy zadzwonić do domu, słyszymy, że Koreańczycy z północy nie prowadzą telefonicznych rozmów międzynarodowych ani nie wysyłają e-maili do innych krajów. Jednak obcokrajowcy cieszą się specjalnymi przywilejami. Od 2007 roku mogą kupować karty SIM do telefonów komórkowych. Karta SIM z dostępem do internetu kosztuje $200. Po doliczeniu opłat dodatkowych trzeba zapłacić $350. Działa? Muszę zobowiązać się na piśmie, że nikomu nie udostępnię swojej komórki. Wypróbuję ją. Działa. Koreańczycy także mogą kupić taką kartę SIM? Czy przeznaczone są tylko dla obcokrajowców? Mogą, ale mamy własny intranet, który nam wystarcza. Ale pewnie istnieje czarny rynek, na którym można kupić karty SIM. Nie. Nasz kraj, jak widzicie, jest najbezpieczniejszym miejscem na Ziemi. Nie ma przestępstw, morderstw. Nie ma także czarnego rynku. Nie potrzebujecie więzień? Oczywiście, że nie. Koreańczycy, którzy uciekli z kraju, twierdzą inaczej. Organizacje praw człowieka, takie jak Amnesty International, uważają, że istnieją 4 obozy dla więźniów politycznych, w których przybywa co najmniej 120 tysięcy osób. Na takie tematy nie wolno nam rozmawiać z naszymi przewodnikami. Odwiedzamy przedszkole Kyongsang. Nie każdy może mieszkać w Pjongjangu. Jeszcze większym przywilejem jest posyłanie dzieci do takiej instytucji. W końcu to tu kształci się przyszła elita kraju. Uczymy sportu, ponieważ dodaje zdrowia i wzmacnia odporność organizmu. Dzięki temu nasze dzieci zagwarantują dalszy rozkwit kraju. Najmłodszym zapewnia się opiekę od godziny 8 do 17. Dzisiaj rysują bałwana. Są spokojne i skupione. Nie rozrabiają.
Nagle gaśnie światło. Nikt nie jest zaskoczony. Przerwy w dostawie prądu są tu częste. Pięcioletnia Kam Kong-sun jest gwiazdą przedszkola Kyongsang. Preludium d-moll Jana Sebastiana Bacha. Podobno uczy się gry zaledwie od roku. Taki talent to powód do dumy. Kolejna atrakcja. Przedszkolna orkiestra daje specjalnie dla nas 45-minutowy koncert. Na przedmieściach Pjongjangu leży miasteczko sportowe. Zawodnicy na wielkich arenach przygotowują się do udziału w międzynarodowych turniejach. Trenują na przykład koszykówkę, ulubiony sport Amerykanów, głównego wroga Korei Północnej. Drużyny siatkarskie i tenisiści stołowi, w przeciwieństwie do koszykarzy, często odnoszą pewne sukcesy. Jednak trener koszykarzy wie, że wielki przywódca również w nich pokłada wielkie nadzieje. Chciałbym, aby moja drużyna zagrała w Mistrzostwach Azji i wreszcie świata, ku chwale wielkiego przywódcy. W Korei Północnej nie ma ucieczki od polityki, wszystko służy wyższemu celowi, nawet sport. Pragnę poprzez siatkówkę realizować światłe idee naszego wielkiego przywódcy. Nasze drużyny muszą odnosić sukcesy jak dawniej. Godzina szczytu na moście Chungsong. Pomimo niedoboru paliwa wywołanego sankcjami. Nasz następny temat – nauka. W centralnym punkcie nowego ośrodka naukowego stoi budynek w kształcie rakiety. Symbolizuje, jak bliska sercu przywódcy jest nauka. Jak widać, konstrukcja budynku przypomina strukturę atomu. To pomysł naszego szanowanego przywódcy Kim Jong-una. Budowlę zaprojektował zespół ekspertów pod kierunkiem wielkiego przywódcy. Nauka skupia się przede wszystkim na technologii i produkcji broni. W przypadku Korei Północnej niezależność państwowa i zdolność do obrony nierozerwalnie wiążą się ze sobą. To model rakiety kosmicznej UNA-3. Jej nazwa znaczy galaktyka. Takie ośrodki zapewniają zainteresowanym dostęp do krajowego intranetu. Nie należy go mylić z internetem, który jest w Korei zakazany. W tym miejscu upowszechniamy naukę i technikę. To złożona biblioteka elektroniczna. Jest do niej podłączony każdy instytut w kraju. Zagadką pozostaje, dlaczego przy monitorach nikogo nie ma. Tu jest elektroniczna czytelnia na 500 miejsc z dostępem do dwóch sieci intranetu. W tej wewnętrznej sieci dane udostępnia zaledwie 28 dostawców. Są wśród nich różne agencje rządowe, takie jak Urząd do Spraw Gospodarki Morskiej. Intranet dostarcza podstawowych informacji, to raczej broszura niż biblioteka. Intranet ma również pomóc dzieciom zrozumieć nauki ścisłe. To wydział dla dzieci, w którym mogą zagłębić się w świecie nauki. Nauki,
którą Korea Północna uznaje za przydatną. Przewodnicy mówią nam, że mali Koreańczycy marzą o tym, by zostać żołnierzami. Tymczasem ulice zapełniły się ludźmi, jakby wyszło na nie całe miasto. Czekają na konwój autobusów. Nie mamy pojęcia, co się dzieje i odruchowo zaczynamy filmować. Panowie Hami Pak zaczynają się denerwować i każą nam wrócić do samochodu. Zakaz filmowania. Udaje nam się zrobić kilka ujęć. Drogi zablokowano, są nieprzejezdne. Nie możemy realizować grafiku zdjęć, który ministerstwo planowało od miesięcy. Co tu się dzieje? Po wielokrotnych pytaniach przewodnicy mówią nam, że autobusy przewożą do Centrum Kongresowego naukowców pracujących nad programem atomowym. Ludzie na ulicy im wiwatują. Szybko odjeżdżamy w boczną uliczkę i stajemy pod ścianą. Jeden z naszych kolegów pozostał dziś w hotelu. Szczęśliwym trafem z okien widzi i filmuje to, czego my nie mogliśmy zobaczyć. Tłum wita z entuzjazmem konwój autobusów, bo jego pasażerowie uchodzą za bohaterów narodowych. Nagle drzwi się otwierają. Pokojówki przyłapują naszego kolegę na filmowaniu. Konwój przejechał, ulice pustoszeją. Wracając do hotelu, przewodnicy dowiadują się o nielegalnych nagraniach naszego kolegi. Mamy zniszczyć ten materiał, bo inaczej nie będą mogli zagwarantować nam bezpieczeństwa. Przed usunięciem zdjęć szybko robimy kopię. Dobrze wiedzieliśmy, że czeka nas podróż w państwie, w którym panuje totalna inwigilacja. Teraz okazało się, że czujne są nawet hotelowe pokojówki. Jednym z największych sektorów tutejszej gospodarki pozostaje przemysł odzieżowy. Korea Północna produkowała towary dla chińskich przedsiębiorstw, które wysyłały je na cały świat. Fabryki mocno ucierpiały na sankcjach gospodarczych. Fabryka obuwia Ryuvion nie stanowi wyjątku. To typowy zakład. W wejściu widzimy zdjęcia wielkich przywódców i antyamerykańską propagandę. Demonizowanie Stanów Zjednoczonych wzmacnia jedność narodową. Niegdyś produkowane tu buty eksportowano do Ameryki, ale te czasy dawno minęły. Załoga złożona z 400 osób szyje i klei buty w nieogrzewanych pomieszczeniach. Szacujemy panującą tu temperaturę na około 10 stopni Celsjusza. Ludzie pracują w ciepłych ubraniach i rękawiczkach przez 8 godzin, 6 dni w tygodniu. Pytamy o zarobki. Żyjemy w gospodarce planowej i każdy pracownik otrzymuje to, czego potrzebuje. Oznacza to mieszkanie i równowartość około 110 dolarów amerykańskich miesięcznie. Panują tu trudne warunki pracy. Jest zimno i nie ma ochrony dróg oddechowych. My podczas tej krótkiej wizyty dostajemy zawrotu głowy od klejów, które stosują pracownicy. Pytamy, czy sami wybrali ten rodzaj pracy. W naszym kraju nikt nie wybiera sobie zawodu. Każdy obywatel znajduje zatrudnienie tam, gdzie jest potrzebny. Nie ma dobrej ani złej pracy. O jej przydziale decyduje rząd.
Nasi przewodnicy podejrzewają, że możemy postrzegać te kwestie inaczej. Aby udowodnić, jak rząd dba o pracowników, prowadzą nas na dolny poziom, gdzie załoga ma do dyspozycji saunę oraz basen. Powietrze i woda są tu lodowate. Ogrzewanie nie działa z powodu braku energii, to także efekt sankcji. Mieszkańcy Pjongjangu pragną pokazać, że wiedzie im się doskonale. Już Kim Jong-il, ojciec obecnego dyktatora, zauważył, że zajęcia rekreacyjne utrzymują mieszkańców w dobrym nastroju. W Munsu, największym parku wodnym w Korei Północnej, znajdują się kręgielnie, lodowiska i kryte baseny pływackie. Do Pjongjangu przywożeni są robotnicy z całego kraju, by mogli podziwiać osiągnięcia reżimu. Przesłanie jest proste. W przyszłości także możecie to mieć. Jeśli będziecie pracować wystarczająco ciężko, osiągniecie to samo, co mieszkańcy stolicy. Proszę o nierobienie zdjęć. Gdy miniemy statuę, będzie można filmować. W korytarzu stoi posąg Kim Jong-ila, zmarłego twórcy idei północno-koreańskich parków tematycznych. Skoro tak podoba się wam ten posąg, czemu nie wolno go filmować? Takie panują tu zasady. Park zasila wodą morską rurociąg, mimo że znajdujemy się 40 km od wybrzeża. Nasi przewodnicy nieustannie starają się izolować nas od gości parku. Po krótkiej dyskusji pan Ham wybiera nam partnera do rozmowy. Mieszkam na wsi i przyjechałem do stolicy z całą delegacją. Ten park wodny to jeden z wielu punktów naszej wycieczki. Wyczuwam tu miłość naszego szanowanego marszałka Kim Jong-una. Zbudował ten ośrodek wyłącznie dla naszej przyjemności. Wzruszenie odbiera mi słowa. Pochwały przywódcy jego miłości, która przejawia się we wszystkim, zdają się wyreżyserowane. Oglądamy jeszcze restaurację, kawiarnię i salon fryzjerski. Koreanki mogą wybrać jedną z tych pięknych fryzur. W salonie używamy tylko najlepszego sprzętu, ponieważ nasz szanowany marszałek pragnie, by obywatele dostawali tylko to, co najlepsze. Osiemnaście fryzur dla kobiet, 10 fryzur dla mężczyzn. Decydując się na jedną z nich, obywatel także okazuje lojalność wobec reżimu. Dynastia stworzyła odrębny świat. Ogłosiła nawet własną chronologię. W 1997 roku reżim wprowadził nowy kalendarz, który rozpoczyna się od narodzin twórcy kraju Kim Il-sena. Tak więc w Korei Północnej rok 2018 to rok 107. Nowy, wspaniały świat Pjongjangu szczyci się nawet klubem jeździeckim. Jeśli chodzi o szyk, to mógłby on rywalizować z najlepszymi stajniami na zachodzie. Znowu spotykamy grupy gości ze wsi. Zauważamy, że ci, którzy podziwiają klub, są zwykłymi ludźmi, podczas gdy jeźdźcy należą do wyższej klasy społecznej. To pierwszy i jedyny klub jeździecki w naszym kraju, ale zamierzamy otworzyć je także w innych miastach. Rozpoznajemy tu konie hanowerskie z Niemiec oraz quarter horse z Anglii.
Nie wiadomo jak, pomimo embarga, dostały się tu te zwierzęta. Nasz szanowany marszałek otworzył ten klub, by każdy Koreańczyk mógł jeździć konno. Liczba ludności Korei Północnej szacuje się na około 25 milionów. Raczej nie wszyscy znajdą okazję do przejażdżki. Chodzi o utrzymanie w świadomości obywateli wizji kraju idealnego. Przyjechał do klubu jeździeckiego z wizytą. Nie mieszka w Pjongjangu. Przyjechał ze wsi. Z okręgu Koksan, leżącego na północy kraju. Klub jeździecki pozostaje poza jego zasięgiem. Zarezerwowano go tylko dla elity kraju. Wracamy do hotelu ciemnymi ulicami Pjongjangu. Wszędzie widzimy mundury. Licząca 1 300 000 żołnierzy Armia Korei Północnej jest czwartą co do wielkości armią świata. Nazajutrz opuszczamy Pjongjang, przejeżdżając pod łukiem zjednoczenia, symbolizującym zjednoczenie z Koreą Południową. Po drodze w góry prawie nie widzimy samochodów. Zmierzamy do największego i najnowocześniejszego ośrodka narciarskiego w kraju. W 2014 roku powstał w nim luksusowy hotel. Pasmo górskie Mazikryong leży u podnóża gór Taepaek, które przecinają Półwysep Koreański. Po drodze mijamy potężne zapory przeciwczołgowe. Temperatura na zewnątrz wynosi minus 10 stopni Celsjusza. Surowy klimat i przerwy w dostawie energii. Widzimy, jak międzynarodowe sankcje dają się Korei Północnej we znaki. Mijamy kilka ekip starających się oczyścić drogę z lodu za pomocą prostych narzędzi. Każda wieś ma do uprzątnięcia własny rejon. Lokalna komisja ludowa decyduje, kto podejmie pracę. Chcielibyśmy porozmawiać z robotnikami, ale po raz kolejny słyszymy, że to niedozwolone. Po 5 godzinach docieramy do bramy ośrodka narciarskiego. Słyszymy, że nie wolno nam wjechać. Nawet nasi opiekunowie nie wiedzą dlaczego. Zarezerwowaliśmy wizytę w tym super kurorcie kilka miesięcy temu. Coś jest nie w porządku. Po jakimś czasie pan Ham przynosi nam złe nowiny. Nie wpuszczą nas. Nie możecie się zatrzymać w hotelu. Mają problemy z elektrycznością. Nie możemy nawet zobaczyć budynku, żeby zrobić kilka zdjęć? Niestety. To dość wykrętny argument. Jednak nie dowiedzieliśmy się, dlaczego nie pozwolono nam zwiedzić tego kurortu. Luka w programie zmusza nas do improwizacji. Droga powrotna do Pjongjangu jest zbyt długa. Musimy spędzić noc w Wonsan, najbliższym mieście. Nasi opiekunowie się denerwują. Zazwyczaj żaden Koreańczyk nie może bez pozwolenia pojechać do drugiego miasta, a co dopiero obcokrajowiec. Nasza wizyta nie została przygotowana. Wonsan jest stolicą prowincji i leży nad Morzem Japońskim, znanym w obu Koreach jako Morze Wschodnie. Przewodnicy organizują dla nas nocleg.
lobby hotelu panuje lodowate zimno. Wszyscy prowadzą gorączkowe rozmowy telefoniczne, ponieważ nasz pobyt wymaga zgody Komitetu Ludowego. Zdobycie jej zajmuje sporo czasu. Jedyną rozrywkę stanowią propagandowe filmy w telewizji. W pokoju odczuwamy skutki sankcji. Nie ma ropy ani gazu z Chin i Rosji. A to oznacza brak ogrzewania. Mimo że wszystkie termometry w pomieszczeniu pokazują 30 stopni Celsjusza, to rzeczywista temperatura wynosi około 7 stopni. Ciepła woda płynie z kranu przez około 2 godziny dziennie. Wonsan także nie możemy sami wyjść z hotelu. Zobaczylibyśmy miasto pogrążone w mroku. Następnego ranka poznajemy Park Song-ho z Komitetu Ludowego Wonsan. Będzie przez kilka godzin pokazywał nam miasto. Wonsan pozuje na turystyczną stolicę kraju. Niegdyś tutejszy port miał połączenia promowe z Japonią, oddaloną o około 600 km, ale to dawne dzieje. Z powodu sankcji Japonia w 2006 roku wstrzymała komunikację. Od tamtego czasu prom cumuje w porcie. W ciągu ostatnich miesięcy prasa wielokrotnie pisała o tak zwanych statkach widmach. Północno-koreańskich kutrach rybackich, które fale wyrzucały na japońskie wybrzeże. Na pokładzie znajdowano ciała załogi, której zabrakło paliwa i żywności. Nigdy o tym nie słyszałem. Owszem, do Japonii trafiały statki z powodu awarii silnika. Ich załogi odesłano do ojczyzny. Wiele statków jest w złym stanie, ponieważ z powodu sankcji brakuje części zamiennych. Jednak Park Song-ho nawet w tym niedoborze widzi plusy. Te sankcje nie robią na nas wrażenia. Nawet gdyby administracja Trumpa stosowała je do końca naszych dni, to Koreańczycy kierowani przez szanowanego marszałka Kim Jong-una zbudują własne zakłady produkcyjne i staną się jeszcze silniejsi. Przed embargiem hodowla małży stanowiła jedno z głównych źródeł dochodów miasta. Dziś produkcja trafia jedynie na rynek krajowy. Park Song-ho z Komitetu Ludowego chce pokazać nam jedną z wzorcowych firm w mieście. Fabrykę Mebongsan. Po raz kolejny słyszymy, co możemy sfilmować, a raczej czego stanowczo nam nie wolno. Argumentów, jak wcześniej, nie potrafimy zrozumieć. W sali historycznej filmować nie wolno. Za to w samej fabryce wręcz proszą nas o wykonanie zdjęć. Kierownik z dumą opowiada nam o zdopingowanych pracownikach, wdzięcznych rządowi za to, że przydzielił ich do tego zakładu. Korea Północna nie zna żadnych form niezadowolenia. Plakaty propagandowe zachęcają do większej wydajności. Walcz z wrogiem bez litości. Podtrzymujcie ogień rewolucji. Pracuj, by nikt nie wstrzymał postępu. Niech nasz kraj dalej rozkwita. Koreańczyków przez całe życie karmi się takimi sloganami. Kierowniczka zaprzecza, by praca z klejami bez żadnej ochrony stanowiła zagrożenie dla zdrowia. To nie jest szkodliwe. 19-letnia Kum Hui od roku pracuje na linii montażowej. Pytamy, dlaczego nie nosi rękawic ochronnych? Pan Ham zbywa nasze wątpliwości. Rękawice przeszkadzałyby jej w pracy. Stosowanie ich świadczyłoby o braku profesjonalizmu.
Mogliśmy spytać jeszcze o to, czy jest dumna, że tu pracuje. Odpowiedź wcale nas nie zaskakuje. Praca tu to dla mnie wielki zaszczyt. Kto kupuje te buty? Jeszcze kilka lat temu trafiały do Rosji. Od wprowadzenia sankcji pozostał już tylko rynek krajowy. Wracając do Pjongjangu, ponownie mijamy zapory przeciwczołgowe. W Korei Północnej nie ma swobody podróżowania. Kto chce pojechać do innego miasta, zwłaszcza do stolicy, potrzebuje pozwolenia. Wycieczka z dnia na dzień jest niemożliwa. Ci, którzy tu mieszkają lub przynajmniej mogą posłać dziecko do tutejszej szkoły, osiągnęli wielki sukces. Tuż przy ogromnym stadionie 1 maja powstała priorytetowa inwestycja północno-koreańskiego sportu – Akademia Piłki Nożnej. Co roku tysiące kandydatów liczą na miejsce w tej elitarnej szkole. Dostaje się jedynie 30 dzieci. Szczęśliwcy muszą okazać maksymalne zaangażowanie i lojalność wobec reżimu. Na pomysł założenia tej szkoły wpadł nasz wielki przywódca, Kim Jong-il. Otwarto ją w 2013 roku, a nasz szanowany marszałek Kim Jong-un już kilka razy ją odwiedził. Szkoły, które wizytuje sam przywódca, cieszą się szczególnym prestiżem. W tej uczą się dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Nie wszystkie robią później karierę w piłce nożnej. Jednak na zawsze pozostaną lojalne wobec reżimu. Odwiedzamy jeden z akademików. Tutaj nie wolno nam filmować uczniów. To jeden z pokoi dla małych chłopców. W przeciwieństwie do dziewcząt i starszych chłopców, śpią na łóżkach piętrowych. Młodsi chłopcy wolą taki układ. Mają tu więcej miejsca do zabawy. Dziesięciu chłopców na jednym łóżku pod czujnym okiem dynastii Kim. Wicedyrektorka dobrze pamięta wizytę obecnego dyktatora. Jesteśmy na krytym boisku. Kiedy nasza szkoła powstała, nie było tu jeszcze dachu. Gdy odwiedził nas wielki marszałek Kim Jong-un, spojrzał w górę i powiedział, że warto by przykryć boisko dachem. Uczniowie mogliby trenować, gdy pada deszcz lub śnieg. I ufundował nam dach. Dach dla uczniów. Kim Jong-un dba nawet o takie szczegóły. Dyktator chce, by ludzie widzieli w nim troskliwego ojca. Za to są mu winni specjalne podziękowania i absolutną lojalność. 5 godzin treningu rano i 4 po południu. Lekkie opady śniegu uchodzą za dobrą pogodę, więc uczniowie ćwiczą na zewnątrz. Nasza prośba o rozmowę z chłopcami zostaje początkowo odrzucana. Jak już mówiłam, musimy zapewnić uczniom jak najlepsze, normalne warunki do pracy. Nie chcemy naruszać rutyny. Zapominając o rutynie, wicedyrektorka robi dla nas wyjątek. Możemy zapytać jednego z chłopców, co najbardziej mu się tu podoba. Wspaniale jest uczyć się i trenować w szkole, którą zbudował dla nas wielki lider. Jestem z tego bardzo dumny. Państwo totalitarne nie daje dorosłym prawa do protestu, a dzieciom do spontaniczności. Po wielu dniach ciągłej inwigilacji wydarza się coś zupełnie nieoczekiwanego. Nasi opiekunowie pozwalają nam przez godzinę chodzić po mieście z kamerą, bez nadzoru. Jednak nie możemy z nikim rozmawiać.
Niewielu przechodniów odważa się rzucić ukradkowe spojrzenie na zagraniczną ekipę filmową. Międzynarodowe organizacje humanitarne informują, że w ostatnich latach znacznie poprawiło się zaopatrzenie w żywność w całej Korei, a szczególnie w Pjongjangu. To efekt decyzji pozwalającej rolnikom na sprzedaż niewielkiej części zbiorów na lokalnych rynkach. Niestety nie możemy tam filmować. Nazajutrz jedziemy do domu towarowego Pothongang, gdzie obok towarów codziennego użytku sprzedaje się żywność. I znowu pojawia się problem. Do tego sklepu nie wolno wnosić kamer. Po długiej dyskusji otrzymujemy pozwolenie na filmowanie w rejonie wejścia. Metki z cenami pozostają poza naszym zasięgiem. Kto może, płaci walutą wroga, amerykańskimi dolarami. Inni uiszczają duże sumy w północno-koreańskich wonach. Każdy obywatel otrzymuje darmową rację ryżu i kapusty. Pozostałe towary są drogie, zwłaszcza pochodzące z importu. Nawet ogórki konserwowe i czosnek. Niedobory nie są widoczne, lecz odczuwalne. Usłyszeliśmy, że mieszkania są zazwyczaj nieogrzewane, nawet w Pjongjangu, i często nie mają prądu. Jedziemy do pierwszego w mieście fitness klubu. Ciekawe, co tam zobaczymy. Wnętrze jest luksusowe, jednocześnie lodowato-zimne. Niedobory energii nikogo nie oszczędzają. Salę otworzył osobiście Kim Jong-un. Czerwone naklejki upamiętniają wielki dzień, wskazując, które maszyny wtedy go zainteresowały. Jestem instruktorką fitnessu i zazwyczaj pracuję na drugim piętrze. Pracownicy wcielają się w rolę gości, których, jak sądzimy, bywa tu niewielu. Musimy ćwiczyć swoje ciała, by wzmocnić socjalizm i przygotować się na wojnę z Ameryką. Znowu pada wszechobecny argument zagrożenia ze strony Stanów Zjednoczonych, który wpaja się Koreańczykom od najmłodszych lat. Słyszymy, że każdy Koreańczyk dostaje od państwa mieszkanie. Podejrzewamy, że są między nimi znaczne różnice. Oto budynek w najlepszej dzielnicy. Wreszcie odwiedzimy prywatne mieszkanie, oczywiście wybranej rodziny. W domu zastajemy jedynie panią Kim Mi-ran. Wraz z dziećmi, mężem i swymi rodzicami zajmuje mieszkanie o niespotykanej powierzchni 220 metrów kwadratowych. Jej ojciec jest profesorem, który otrzymał ten lokal w nagrodę za swoją lojalność wobec reżimu. Rodzina nie płaci czynszu. Na pewno nie usłyszymy nic złego na temat życia w Korei Północnej. Na początku lat 90. mąż Kim Mi-ran grał w tymczasowo zjednoczonej reprezentacji piłkarskiej Korei Północnej i Południowej. Tylko on strzelił gola. Oglądamy pamiątki z tego historycznego występu w stolicy Indonezji, Dżakarcie. To nasza kuchnia. Widzimy wielkie wiadro z wodą. Bieżąca woda nie jest codziennie dostępna. Puszka Nescafé, prawdziwy luksus.
kosztuje tu prawie $15, co stanowi ponad 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie tylko nasi opiekunowie słuchają każdego słowa, które mówi pan Kim. Robi to także tak zwany komisarz domu. Mój mąż i moi rodzice wielokrotnie wyjeżdżali za granicę. Jednak zawsze, gdy wracają, mówili: może tam jest bardziej kolorowo, ale nasz kraj jest najlepszy, bo jedynie tu czuję się dobrze i jestem szczęśliwy. Rodzina pani Kim należy do klasy wyższej. Tacy ludzie mają wszelkie powody, by chwalić reżim. Wiele rzeczy pozostało niedopowiedzianych lub ukrytych. Dla nas oraz dla samych Koreańczyków. Podczas tej podróży nie dowiedzieliśmy się, co kryje się w głowach ludzi. Indywidualność nie jest mile widziana. Każdy obywatel musi bezwarunkowo akceptować wartości dynastii Kimów, przynajmniej na pozór. To zasada numer jeden w tym tajemniczym kraju. Opracowanie wersji polskiej Piotr Zieliński. Czytał Alek Pawlikowski.